Witam w kolejnym filmie. Łazienka wyputkowana. Tutaj tego nie kręciłem. Od pokazywania, jak się kładzie płytki, są inne kanały typowo, które się tym zajmują na co dzień. Ja się tym nie zajmuję na co dzień, tylko jakoś sporadycznie, w drodze wyjątku. Że tak to wyszło. Mamy to okno w świetle brodzika. To była zabudowa starego fundamentu, który wystawał. No i dźwig, tak to wyszło. Tu jeszcze pokażę małą fuszerkę, która wyszła. Wyjdzie wszystko super pięknie. To właśnie przykład, dlaczego należy stosować w takich miejscach elki z płyty, a nie łączyć. Jak widać, tutaj ładnie pękło. Z drugiej strony jest tak samo. Chciałbym się po prostu poprawić. Tu była wklejona fizelina. Jak widać, to nie wytrzymało. Teraz prawdopodobnie po prostu wkleję papier na gotowca. Może to wytrzyma. Nie jest jakieś wielkie pęknięcie, się nas chodzi. Po prostu rysa z papier powinien wytrzymać. W tym mniejszym pomieszczeniu też nawet w miejscu nie wyszła elka przy zabudowie. Tu jest była ściana skończona, tu jednak później stwierdziłem, że robię zabudowę na równo i tu, żeby nie było jakiejś dziury, ale widać, był wklejony papier i to trzyma. Także papier jest, już na tym przykładzie widać, że jest pewniejszym rozwiązaniem. Okna przygotowane i wklejony parapet z płytek. I wyszpachlowane, dana fizelina na styk, tutaj narożniki przygotowane pod szpachlowanie łączeń. Tak to się prezentuje. Także urobię fugę i może jakiś tam krótki film takiego timelapsa, tylko bez omawiania, bo tak jak mówiłem, ja się tym nie zajmuję. Nie będę tam jakieś błędy wprowadzać, jak należy wykonywać. Z tego są inne kanały, typowo biodownicze, a to tylko takie pokazanie, jak ja to wykonuję. Tak to się prezentuje.
maszyna zafundowana. Także czekam, aż podeschnie. Będzie można zmywać. Ja biorę się za kolejna. Pokażę już samo zmywanie. Jakaś taka informacja. Narożników wewnętrznych na dole. Tak samo tutaj nie funguje. Tak samo obróbka okna. Również będzie fugowana u góry. Tu już pójdę silikon. Że warto w takich miejscach dać silikon, fugi w ogóle. Wiem z własnego doświadczenia, że po prostu fuga w tym narożniku będzie pękać. Mam tak u siebie, miałem jeden narożnik wewnętrzny, gdzie nie dałem silikonu, tylko fugę. No i tam po dwóch latach już ta fuga gdzieś tam delikatnie się kruszy. Także tam należy zastosować silikon w kolorze fugi. Będzie to o wiele estetyczniejsze. Ściany zafugowane. One sobie dosychają. Za tą pierwszą już można powoli się brać. Zrobiłem próbę, ale jeszcze było trochę za mokre. Jeszcze pół godziny dałem tutaj, żeby doschło i można powoli zacząć zmywać. Trochę machane przy tym jest. Dobrze, biorę się za kolejne ściany, już odsychają.